Paweł traktował Tymoteusza jak syna. I powiedział do niego tak. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie moich rąk. On powiedział, żeby on rozniecił to, co otrzymał od Pawła. To coś, co otrzymał od Pawła, nie posiadało samodzielnej siły przetrwania. Ludzie mówią tak, jeśli coś jest z Ducha Świętego, to to jest wieczne. To bzdura. Duch Święty jest uzależniony od tego, czy ty będziesz zaangażowany w to, co on ci daje, czy nie będziesz zaangażowany. Tymoteusz zaczął stygnąć. Był biskupem kościoła. Był uczniem Pawła, ale zaczął stygnąć. Powiem więcej, zaczął się dołować i doszedł do miejsca na pograniczu depresji. Zaczął się bać. Rozumiecie? Nie tylko przestał głosić Ewangelię, ale zaczął się obawiać, że przez to, że jest narodzonym z Bożego Ducha człowiekiem, może przechodzić bardzo poważne problemy życiowe. Zaczął się wycofywać. Mimo że namaszczenie Ducha Świętego było na nim. Rozumiecie? Paweł do niego pisze, musisz rozniecić to, co dostałeś ode mnie. Musisz to rozpalić. To jest twoja praca. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani o mnie. Tymoteusz wstydził się Pawła. Tymoteusz wstydził się Chrystusa. Do tego stopnia pogrążył się Tymoteusz. Rozumiecie? Biskup Efezu. On się tak pogrążył. Wiele ludzi się dziwi, że chrześcijanie są w stanie tak się pogrążyć. Są w stanie tak się pogrążyć. Mając Ducha Świętego można się pogrążyć tak, że się siedzi w piekle po nocy. Rozumiecie? Ale Paweł mówi, roznieć to. Rozpal to. Ludzie mówią, Boże, rozpal mnie. Ja już od lat nie mówię do Boga, rozpal mnie. Spokutowałem z takich diabelskich modlitw. Rozpal mnie, dotknij mnie. Spokutowałem z tego. Wiecie czemu? Bo czytam Pismo Święte. Bo czytam, co tu jest napisane. Tu jest napisane roznieć. Roznieć. Tu nie jest napisane módl się o to, żeby Bóg cię dotknął. Tu nie jest napisane, żeby Bóg zesłał na ciebie ogień. Nie o to masz prosić. Tu jest napisane roznieć. Co to znaczy? To znaczy, że ty posiadasz zapłon. To ty posiadasz zapłon. To ty posiadasz zapłon. Ty. To ty posiadasz zapłon. Nie Bóg. Bóg nie ma zapłonu do twojego życia. Paweł mówi, roznieć to, Tymoteuszu. Rozpal to od nowa. Zrób to. Ludzie mówią, czekam, aż mnie Bóg dotknie. Ja nie czekam, żeby mnie Bóg dotknął. Bo ja mam zapłon. Zapłon. Od rana do nocy. I ty masz zapłon. Jak przychodzi do ciebie diabeł. Jest taka metoda. Bardzo dobra metoda grożenia palcem. Wiecie, na czym polega ta metoda? Trzeba go położyć na spuście pistoletu. I wtedy pogrozić. To jest tylko jedno pogrożenie. Jedno pogrożenie. Rozpal to. Jeżeli w twoim życiu coś gaśnie, jeżeli w twoim życiu coś nie płonie potężnym ogniem, to przestań prosić Boga.
przestań zachowywać się jak człowiek nieznający prawdy. Przestań zachować się jak człowiek, który się boi. Tylko zrób tak, jak powiedział apostoł. Powiedz, rozpalam się dziś. Mam ogień w sobie. Mam potężny zapłon w sobie. Tak się zacznij dzisiaj modlić. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ty, który jesteś naszym Bogiem. Ty, który dałeś nam siłę, abyśmy rozpalali w sobie to, co diabeł próbował zgasić. Wywyższamy Ciebie, Boże nasz. Czcimy Ciebie, Święty Król. Idziemy za nauką apostolską. Ogłaszamy, że płoniemy Twoim ogniem. Że nic nie jest w stanie nas zgasić. Żaden diabeł, żaden demon, żaden świat, żaden grzech nie są w stanie nas zgasić, bo mamy ogień w sobie. Tak oto to nam nowe lecie. Jezus, Jezus, uwielbiamy Cię. Nie ma ci, bo chcę.
Jestem tu i oto jest, rabia.
wiemy o tym, że z Jezusem, z Jezusem, z Jezusem wszystko uda się. My wszyscy, my wszyscy, my wszyscy wiemy o tym, że z Jezusem, z Jezusem, z Jezusem wszystko uda się. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia. Uwielbiaj Boga! Uwielbiaj Boga z tego miejsca! Uwielbiaj Boga! Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia. Żaden żołnierz! Wywyższam Ci, Święty Duchu!
Ciao!
problemy problemami. Zacznij je nazywać grzechem. To grzech. To grzech. A grzech został pokonany na krzyżu Golgoty. Każdy grzech. Każdy grzech. Każdy grzech ma w sobie siłę, aby rozwalić grzech w twoim życiu. Zrób to teraz przez moc świętego Ducha, który jest w tobie. W tobie siedzi Bóg na tronie. Powiedz za apostołem Pawłem: grzech nade mną nie panuje. Rozumiesz? Mów. Powiedz to grzechu, że go pognębiasz. Potęp go. Potęp go. Powołaj się na Jezusa. Powołaj się na moc zmartwychwstania. Na słowo ewangeliczne, które przeniknęło twojego ducha i zrodziło cię. Powiedz: diable, jesteś serem. Nie dotkniesz mojego ciała. Nie dotkniesz mojej duszy. Nie dotkniesz mojego życia. Nie dotkniesz mnie więcej. Grzech nade mną nie panuje. Wykrzycz to, że grzech nad tobą nie panuje. Wykrzycz to, że Chrystus umarł za twoje grzechy. Że moc grzechu jest złamana. 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 Złamana moc grzechu. Złamana, złamana. Złamana. Złamana moc grzechu. Złamana. Złamana moc grzechu. Złamana moc grzechu. Złamana. To nie ma żadnej siły nad tobą. Żadnej siły. Żadnej siły. Żadnej siły. Aniołowie Boga, wspomagajcie tych ludzi teraz. Wzywam was ich obecność. Aniołowie wojny, oddawcie im kordony. Ochroncie ich. Wysyłam mur.
zaczynam na Syjonie wprowadzać w czyn słowa Twe, wysławiam Ciebie Jahwe za cudowne dzieła Twoje. Twoje słowo lato na mnie nowy dzień zaczynam na Syjonie wprowadzam w czyn słowa Twe, wysławiam Ciebie Jahwe za cudowne dzieła Twoje. Królestwo Twe zawsze będzie imię Twe święci się zwyciężam w Tobie, Twoja krew zupełna jest, do przodu idę z wiarą i już nigdy się nie cofnę. Królestwo Twe zawsze we mnie jest, imię Twe świeci się i diabeł Cię wychowywał przez lata w świecie. Nabrałeś kultury. Potem się narodziłeś z Bożego Ducha, ale kultura została w duszy. W wielu zakamarkach. Chcę, żebyś w imieniu Jezusa wyrwał z najgłębszych zakamarków duszy wszelką diabelską kulturę, która Ci została z czasów, kiedy nie byłeś odrodzony z Bożego Ducha. Ja teraz w imieniu Jezusa Chrystusa rozbijam każdy beton na ludzkich nożach. Każdy beton. Ja rozkuwam go przez imię Jezus. Ja nakazuję Ci, diable, byś puścił nogi ludzi. Rozbijam beton na ludzkich nogach. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus, przez imię Jezus, nogi są wolne, nogi są wolne, nogi są wolne, nogi są wolne, halleluja. Przyszedł Chrystusem wcielonym, o nas i rozbrojonych, z Bóg na pogodę.
miało wizję, kiedy miliardy igieł spadały z nieba. Miliardy igieł. Miliardy igieł w potężnej Bożej chmury. Teraźniejszość jest chwilowa. Diabeł jest chwilowy. Twoje problemy są chwilowe. Rozumiesz to? Musisz tak to zobaczyć. Jesteś w wieczności. Nie jesteś z tego miejsca. Nie pochodzisz z tego świata. Nie pochodzisz z tego systemu. On wraca zaraz. Jezus zaraz wraca. On zaraz wraca. A diabeł z całym potencjałem, który zerwuje ci do życia, jest taki mały. Zacznij to widzieć głęboko i mocno, jak nigdy dotąd. Przestań nazywać problem problemem. Nazwij go grzechem, a potem złam go przez moc imienia Jezus, wiedząc, że diabeł jest mały, a Jezus jest wielki. Jesteś wieczny. Wieczny. Nie patrz na to, co się dzieje wokół, jak na jakieś wielkie pole walki. Jesteś wieczny. Poczuj się jak obywatel bardzo po takim bogatego kraju, który przyjechał pozwiedzać jakiś biedny kraj. Rozumiesz? Mając kupę pieniędzy w kieszeni, kupę kart kredytowych, przyjechałeś pozwiedzać jakiś biedny kraj. Zaraz wracasz do siebie. Zaraz wracasz, rozumiesz? Zaraz wracasz do swojej willi. Zaraz wracasz. Jesteś na chwilę tylko tutaj. Na chwilę. Na chwilę jest niewygodnie. Na chwilę jest trudno. Zaraz wracasz. Nie przygotowywuj się do życia tutaj. Rozumiesz? Nie przygotowywuj się, bo to jest biedny kraj. Słaby, mały, biedny kraj skazany na porażkę. Nie jesteś stąd. Nie mieszkasz tu. Ty nie stąd. Rozumiesz? Zaraz wracasz. Zaraz masz powrotny samolot. Do swojego państwa, do swojego miasta. Do swojego domu. Rozumiesz? Do swoich sług. Skrzyżowanych sług. Nie daj sobie wmówić małemu diabłu, że to jest twój czas ostateczny. To żaden czas ostateczny. Żaden czas. Ci z was, którzy jesteście w służbach, mam dla was słowo od Boga. Wasze służby są niczym ważnym. To nic ważnego, te służby. Amen. To nic ważnego, te służby. To małe sprawy. Małe sprawy na rzecz tego chorego kraju. Rozumiesz? Nie buduj tego. Nie buduj. Nie buduj służb. Nie buduj życia tutaj. Nie buduj. To wszystko się i tak przydarzy i tak. Bo chodzisz z Bogiem. Bo to jest małe. Słabe. Cienkie. Rozumiesz? Słabe, małe i cienkie. Pokutuj z tego, jak budowałeś swoją służbę. Ja już dawno spokutowałem z budowania mojej służby. Wiecie, czym żyję? Od posiłku do posiłku. To 3 godziny. Tak jak siedziałem w więzieniu, żyłem od posiłku do posiłku, tak żyję od posiłku do posiłku dzisiaj. A reszta przy okazji. Reszta przy okazji. Reszta przy okazji. Nie da się wkręcić temu małemu diabłu. Twój Pan zaraz wraca. Uwielbię go. Ashadela, Silam, Nadio, Teo, Seolam, Nea, Mama, Maia.
Jeho sa neobáva, ale ja nešvajem. Jeho šeho šediala, delajla o vaše náli matice. Jeho si a ta haješa, ta ti dedele, da lajde nebo. Tituale, ale hajela, šikia delajle. Šikia li ale, 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 hajli, ja mali, nebo. Ovo, ale, hajisa, pa pjesu, bobo, ile. Eloha, li bo, ne, 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 Uwielbiam Cię, Święty Duch. Święty Duch. Święty Duch. Halleluja. Bycie w małżeństwie. Wiesz, to jest najważniejsze w małżeństwie. Nie nowy dom. Nie nowy samochód. W małżeństwie jest najważniejsze ze sobą być. I przeżywać dzień codziennie. Na tym powiem, reszta wszystko przy okazji. Służba. Zobacz, czy tak budujesz, bo jeśli tak nie budujesz, to trzeba spokutować. Ale nie w sposób emocjonalny. Dzisiaj wielu z was ma poruszone emocje, jak co niedziela. Pytanie, czy bierzesz to słowo naprawdę dla siebie? Jeśli widzisz, że zacząłeś od dachu, to odwróć się od tego. Postanów, że dzisiejsze spotkanie nie będzie poruszeniem tylko i wyłącznie twoich emocji, ale że przyjmujesz to słowo jako słowo od Boga. Postanów też, że będziesz dbał o swój dom. To jest twój dom. Postanów, że nie będziesz przynosił do niego śmieci. Tak jak dbasz o swoje życie, tak jak dbasz o swój fizyczny dom i nie gromadzisz śmieci, bo z nich śmierdzi, tak samo postanów, że będziesz dbał o swój dom duchowy, o swoją rodzinę. Nie będę przynosił śmieci do domu, bo z śmieci śmierdzi. Potem chcemy mieć super czas z Bogiem, a w eterze unosi się smród. Smród plotki, smród grzechu. Rozumiecie? Nie można potem uwielbiać z radością Boga, ponieważ jest plotka. Obgadujecie siebie, obgadujecie nas. To nie fair. Kładziemy życie swoje, aby was budować. Z takich rzeczy trzeba pokutować i od takich rzeczy trzeba się odwracać. Rozumiecie? Nieważne, jak my tutaj przyjdziemy wyperfumowani na tę scenę, wystarczy, że jedna osoba przyniesie smród i będzie śmierdziało. I będzie śmierdziało. Postanów dzisiaj. Powiedz, Boże, tą prostą rzecz chcę zrozumieć. Nie biorę tego, czego nie rozumiem, ale tą prostą rzecz chcę zrozumieć i chcę ją wprowadzić do mojego życia. Chcę dbać o ten dom. Nie będę przynosił do niego śmieci. Będę przychodził czysty. Bo to jest mój dom. Będę dbał o moich braci. Będę dbał o moje siostry. Czemu często nam nie sprzęga, sprzęt i tak dalej? Wiecie, co to jest? To, bo w eterze unoszą się różnego rodzaju słowa. Słowa. Energia. Zostały wprowadzone w ruch i mamy jakieś sprzężenie. Trzeba to po prostu zrozumieć. Postanów dzisiaj nie będę poruszony tylko w moich emocjach. Przyjmuję to słowo jako słowo od Boga. Chcę w końcu prawdziwie, prawdziwie, chcę się cieszyć każdego dnia prostymi w ogóle rzeczami. Żeby nic miało nie być, to jesteś zbawiony. Jesteś zbawiony, uratowany. Od tego przeklętego systemu świata. Od tego jesteś uratowany.
Sam barakadaşlı
zginął Abraham, syn, tyś potężną ręką swą. Resha Dhan.
Kiedy mój tato się wieszał po raz nie wiem który.
I mój dziadek przyszedł. Odciął go. Chrasnął go w ryj. I powiedział, powieś się. I nie psuj krwi. Daj żyć rodzinie. Nie męcz i nie manipuluj. Jesteś moim synem, ale już nie mogę patrzeć na twoje życie. Mój tata już nigdy tego więcej nie zrobił. Robił inne rzeczy, ale już nigdy nie próbował oszukiwać, że się wierzy. To jest czysta manipulacja. Nie daj sobie w taki sposób manipulować. Niech diabeł tobą nie manipuluje. I ty w ten sam sposób nie manipuluj innymi ludźmi, pokazując nieprawdziwy obraz chrześcijaństwa, bujając się latami z tymi samymi grzechami i pokazując taki wzór. To nie jest wzór. To nie jest żaden wzór. Odwróć się dzisiaj. Pokutować to znaczy odwrócić się od pewnych rzeczy. Powiedz, że chcesz, aby powstała dzisiaj w tobie ortodoksja w stosunku do prawdy. Bądź bezwzględny wobec diabła. Bądź wobec niego bezwzględny. Ojcze, dziękujemy Tobie za trwałe zmiany, które się w nas pojawiają. Dziękujemy Tobie za to, że bierzemy odpowiedzialność za własne życie. Światłość Izraela stanie się ogniem, a jego święty płomieniem, który w jednym dniu spali i pochłonie jego ciemne miasto. W jednym dniu. Tak jak zdecydujesz, tak teraz przyjdzie na to moc. W jednym dniu. Światło Izraela. Światło Izraela. Zniszczy to. Bo święty Izraela na tym stoi. W jednym dniu. Nie w kolejnych latach, nie w kolejnych miesiącach, nie w kolejnych tygodniach. W jednym dniu. Dziękujemy Ci za słowo dzisiaj. Żyjemy z Tobą dzisiaj. Dzisiaj wierzymy.
Dziś umieramy dla grzechu i dziś powstajemy z martwych. Dziękujemy Ci za nową przestrzeń, za nową perspektywę, za nowe widzenie. Ojcze, odpycham teraz od ludzi porażkę, odpycham wszelkiego rodzaju potępienie. My wzbudzamy wiarę w nowe. Wzbudzamy wiarę w nowe. My wzbudzamy wiarę w nowe. Thank you.
Jezus, najwyższej godzien chwały. Jezus, najwyższej godzien czci. Twoje imię jest ponad wszystko. Niech niebo i ziemia słonie chwalą Cię. I my w pokorze chcemy Cię uwielbiać.
Oh.
Aniel Wielka. Yeah.
serce do niego, niech to się modli.
Podjął decyzję,
aby do swojej służby wpuścić realną perspektywę proroczą. Jak będziesz się modlił, powiedz: Boże, chcę tego. Chcę, żeby do mojej służby weszła prawdziwa perspektywa prorocza. Pomóż mi w tym, Boże. Nie chcę w mojej służbie błądzić. Nie chcę w mojej służbie dokonywać pustych biegów. A jeśli jesteś prorokiem, ma służbę proroczą, powiedz: Boże, chcę, żebyś przyprowadził do mojego życia perspektywę proroczą większą niż moja. Tak się mówi. Bo świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Chcę, żebyś modlił się i powiedział: Boże, ochroń mnie przed wszelką fałszywą perspektywą proroczą. Zamknij mnie na to. Nie pozwól, aby to wchodziło do mojego życia. Nie pozwól, żeby to w jakikolwiek sposób wykolejało moją służbę. Tak się mówi. Oto jest perspektywa prorocza. Żeby mówić, co jest dziś. Jak droga wygląda dziś. Dajcie, proszę.